Cześć, cześć, witam ponownie. Tu Lopek, tu Lopek. Jesteśmy w tej akademii. Uczniowie muszą się pożywić, muszą sobie poprawić troszkę, trochę te głupie, no muszą kalorii trochę podładować, no ale dobrze, to są biotycy, długo się bronili. No i nie możemy odlecieć na razie, bo się okazało, że krążownik Cerberusa się do nas zbliża i Joker musiał Normandią odlecieć. I kapitan Sanders, znaczy ta wychowawczyni tych uczni, tutaj, czy dyrektorka szkoły, nieważne, musi znaleźć jakiś sposób, żeby stąd się wydostać. Ale to z tego wszystko wynika, że będzie troszkę tu, poszukaj laptop Cerberusa, że będzie troszkę tu się działo. A gdzie mam szukać ten laptop? Poląbało was? A gdzie mam iść w ogóle? W którą stronę? The cruiser won't auto-target friendly ships, which gives us a fighting chance to escape. Get me back the cameras, and I'll find a path to the shuttles that keep servers from boxing you in. No, odszukaj laptop. Proszę. Sanders, should have access now. Got it. The fastest way is through the atrium, but Cerberus has sealed the doors. You'll need to disable the magnetic locks. The overrides should be directly above the door. Nad drzwiami? Ale gdzie to diabła? No, szukaj ręczne obejście. A gdzie ja w ogóle, do których drzwi mam szukać obejścia? Ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nic mi nie pokazuje, gdzie mam iść. To jest najgorsze. Żebym wiedział, nad którymi drzwiami mam szukać ręcznego obejścia. Zestaw medyczny. Wchodzę w to. Co ta czulka mi się pali? Co ja mam tą amunicję teraz? Aha, dobra, destrukcyjna, dobrze. Gdzie ja mam iść teraz, biedny żuczek? Trzeba wejść się drzwi. No. Napisy mi się o uczniów pokazywały? No, uczennice co gadają. Kurda, nie słyszałem co mówiła do mnie Sanders teraz. Dobrze, że szczałka jakaś. Domy Cerberusa, no jak tam się dostać? No. Ja pięczę, no nie wiem, co ona do mnie mówiła. A to było na pewno bardzo ważne. I teraz będę łaził jak dupek tutaj. Się kręcił. Jak zwykle w innych filmach. Grach. Dobra, dobra. To już wiemy. Ja pierdolę. Ja w ogóle z tej sali tutaj nie mam żadnego wyjścia nigdzie. To jest najgorsze. Tu coś jest. Czy to jest tylko filar? No tylko filar. Są tylko filary. Domy są tam. A, ale jak tam się wydostać? Plaże do PLL, wszystko i kudy, przez was nie wiem co ma zrobić. Co Sanders mówiła. To jest fajne, ale powinien być jeden drugi napis. No kurde. Nawet nie czytam, nawet nie słucham co mówicie. A, Holandrze Rodriguez. Jestem nadal zmęczony, komandor, ale nie zostawię cię.
I think I'm still scared, Commander, but I won't let you down. We'll be ready when you need us, Commander. No tak, kiedy będziecie gotowi. We'll be ready when you need us, Commander. Ja pierdolę. No nie wiem. No koniec. Dobra, zrobię pauzę, kochanie, bo to za długo trwa. Już wszystko wiem, tylko kurczę, ta pauza mi nie działa. Zrobiłem pauzę, wyszedłem z gry i teraz musiałem na nowo zacząć nagrywać. Nic, kleimy to odcinki, już wszystko wiem, ale jestem głupkowaty i gapkowaty. Łaziłem jak głupkowaty w koło. Śmiech na sali, jak zobaczycie, gdzie to jest wejście. O, tu! A ja 5 razy przechodziłem obok tego. A Jezu. No, teraz wszyscy idą. Everyone be ready. We'll go in first and draw their fire. Commander, it might be better if we follow along from the second level. You can take point while we hit them from above. A useful tactic. They will avoid direct fire. Just time your shots and stay safe. Right. Students of Grissom Academy, the station is sealed. The alive soldiers cannot save you. All they can do is get you killed. Surrender peacefully and you won't be harmed. Don't listen to him. He's just messing with your heads. Damn it, they're messaging everyone. Students, switch your Omni tools to privacy mode so they can't track you. What if they're not lying? Oj, to muszę ostro. I've seen firsthand what Cerberus does to people they promise not to. Tak jest. Commander Shepard isn't going to let anything happen to us. Yeah. Yeah, okay. Let's go. No, hey guys. Bardzo dobrze, no. Musiałem ostrzec. O Jezu, teraz mechy mają. Myślałem, że mi nie pomożecie. Aha, my tu mamy amunicję specjalną. Tylko się pokażcie. Dobre to amo jest. Kurde, jak was tam załatwić? To nie działa. Kurde, czym to będzie załatwić, ty paście? Ja mam tą mocną amunicję, no to nic nie wymyślę, tylko trzeba się nękać, bo na bliżej trzeba podać. Dostał! Pięknie, wreszcie pęknął ekran.
chodź bliżej, goście, chodź. Ja tu mam specjalną ammo dla ciebie. Dałeś? Specjalne ammo dla ciebie na tacie. Witaj. Bardzo. Dalej, wyłaź stamtąd. Aha, tam są. Wieżyczka? Gdzie jest wieżyczka? Tu są wieżyczki, no to zmieniamy. Proszę. Proszę, pylon touch. Byliście? Czekaj, my tam mamy przejść. W górę musimy iść. Tak, tylko że tu nie przejdziemy. Cholera, jak my tam mamy sześć? Góra? Znowu nie mogę przejścia znaleźć. Matko do ciebie. No nie przejdę. To. Dobra, ta strzelba jest. Kurde, ale to było głupie. Ale strzelałem. Ale nie, bo działko musi tutaj mnie najpierw zabić. Za szybko by to było, nie? Za lekko, za łatwo by to było, oczywiście. Trzeba się pomęczyć to. No, żeby tylko nie stracił amunicji.
Co jest? Coś do mnie strzela, ale nie wiem skąd. Nie zdążyłem uciec. O, nie podoba mi się to, nie podoba mi się. Za dużo zgonów, drugi zgon w takim krótkim czasie. Nie podoba mi się to. To się lepiej schowamy, to jest dobre miejsce. Nie wiem, czy nie jestem za daleka. Dobrze. Ty co, ty? Nie żyłeś i teraz żyjesz? Z powrotem? Aha, galusz, sody. Działko, gdzie ona jest? Skąd ja dostałem? O kurde, to ze wszystkich stron lutują. Dobrze. Dobra, działka nie ma. Nagrywania też nie ma. Dlaczego mnie to nie dziwi? Aha, to jesteście. I tu mnie załatwiliście. Ale mi tu dał. Tak mnie chowaliście, kryliście mnie, panowie. Niedobrze. Niedobrze, oj, niedobrze. Sobie załatwił, tu z góry ktoś mnie tam ostro załatwił. Zdążyłem się schować. Nie było to za odważne z mojej strony.
Skąd to działa? Ta cholera jasna. Ja się zastrzelę, matka do ciebie. Teraz to już jest obciach. Będzie. Zdążyłem tym razem, co? No pokaż się. Lutają go, młodzież go tam. Załatwia. Co to jest tam za gościa? Chyba go dozwali, nie? Co, wszystko? Everyone okay up there? Ensign Rodriguez took a shot, but I think she'll be okay. Commander, I've reached the Cerberus shuttles without being detected. They know what they're doing though. You need to hurry. No, zginęłem te trzy razy. W ogóle za wolno się porusza, nie? Co? Co jest? Gdzie się za mną? That's an impressive barrier, Octavia. Our file says you've been working on shield technology. Dobra, koniec tych pogaduszek. From the last guy, and I've got no reason to buy it now. This is a multi-core shield prototype based on cyclonic barrier tech. It'll hold off your guns for hours. Sanders, this is Shepard. I've got some scared students hiding behind you. Dobrze mają te tarcze. How do we know it isn't just Cerberus rigging the voice? You could test for distortion peaks, Isaac, like I did when you faked a voice print to break curfew. And if that's Octavia's shield, remind her that I docked her half a grade because application of non-concurrent forces overloaded the emitters. Thanks, Sanders. You did a great job keeping yourself safe. The biotic students are up there. Stay close. They'll get you out of here. Okay. Thanks. A my co? A my dalej?
looks like schematics for amp interfaces. Not as good as what we already have, but still worth a look. Tam to mamy. Na pierśnik. Dobrze. No szkoda, że tu nie możemy nagrywać, co? A, możemy. O, dane. No widzicie. Zaraz, tu przeskoczyłem, to idziemy tam teraz. Zakręciło mi się. O nie, litość. Ue! A ja do niego strzelałem. Gdzie ja będę umiał nim chodzić? Prawy atak wręcz. X wyjdź. Gdzie my mamy iść w ogóle? No tak, dziurę zrobiłem w nim, tak? Dziurę w nim zrobiłem niepotrzebnie. Wiem, gdzie wy jesteście. Ktoś gdzieś do mnie strzela. Aha, to uczniowie walą, ale do kogo walicie, kochani? Jak ja nikogo nie widzę. Co będzie za atlas? Nie mamy już medyżelu.
Niedobrze. Prawie to jest o prawie za dużo. Ja nie mam zdrowia. Uczniowie załatwili mi Atlasa. A tu mam następnego Atlasa. Byłoby niedobrze teraz zginąć. Super! No dalej. Rodriguez. Szkoda ciebie. Szkoda ciebie. Joker, we flew out on the Cerberus shuttle. Watch your fire. Right, I've got you on sensors. Should just be a minute. Thank you, Commander. We'd have never gotten off that station if you hadn't come. Some of us didn't get off. Jason Prangley came to Grissom when he was 6 years old. Barely spoke a word. He was so shy back then. To watch him grow up, only to... He was always reading, studying battles. I called him a brown noser. Commander, I recommend we rethink the students' role. With their instructor dead, and Ensign Prangley. They've got impressive barriers. They could help reinforce key positions. A support role? Yes. Yes, they'd be ideal for that. So Prangley died and we're not even gonna fight? You'll be saving lives, just like Ensign Prangley did. Remember his name. And when you go up against your first Reaper, make sure they don't forget it either. Thank you, Commander. We won't. Dobrze to było. Shepard, damned if you aren't a sight for sore eyes. Good to see you too, sir. Sir? I may have reinstated you, but that doesn't give you permission to go all sorts. Then I'm glad you managed to keep your ass alive, Anderson. That's more like it. Looks like you didn't I can only imagine what would have happened to those kids if they'd fallen into Cerberus hands. I wish I could have gotten all of them out of there. These students are some of the best humanity has to offer, and we're throwing them into battle. God damn it, I hate this war. Hackett didn't mention in his report... Kaylee Sanders is safe. She's with the recruits. Thanks, Shepard. When I heard about the attack,
Well, I've already lost a lot of friends. She asked me to tell you to stay alive. Did she now? Well, thanks, Shepard. That might be the first good news I've heard this week. Anderson out. No i dobrze. Jesteśmy w sali łączności. Będziemy na tym kończyć, kochani. Oj, będę tam musiał coś polepić, coś, bo to pauzę robiłem i niestety później wróciłem do gry, to na nowo mi się gra, musiałem na nowo ją uruchomić. Nie wiem, znaczy nagrywanie. No, nie wiem, o co chodzi z tą pauzą do końca. Nie tak pewno wychodzę z gry. Dobra, nieważne, no w każdym razie działo się. Jak Cymer o północy, jak to się mówi, niepotrzebnie zginęłem 2-3 razy pod rząd. Można to było się chować, no ale tam było działko do tego, tylko muszę bardziej jeszcze się kręcić, a nie, że schowam się kurde za zasłoną i jestem zadowolony, nie? Nie ma. Jarvisa prawie bym stracił, Proteanina, no ale nie miałem czym go już kurde ratować, wszystkie medigele mi się skończyły, także no działo się. A teraz znowu będziemy musieli, mogli w następnym odcinku, jak tę jakość pozlepiam, zrenderuję, będziemy mogli jechać na Cytadelę i tam znowu będzie trochę gadania, łażenia. No, dobra. To na tyle. Dobra, kończę. Trzymajcie się. Na razie. Do miłego. Cześć, cześć.